Depresja. Brak akceptacji, zrozumienia, szacunku, znęcanie się fizyczne, jak i zarówno psychiczne. Bezradność. Agresja, znieczulica społeczna. Depresja. Nisko samoocena. Odrzucenie. Szykanowanie. Toksyczna relacja międzyludzka. Złe wychowanie i złe nawyki. Przepraszamy. Wybrany numer w tej chwili nie odpowiada. Proszę spróbować później, także ja dzwonić nie będę. Jak przypomnisz sobie, to też będę miał wyłączony telefon lub będę niedostępny dla ciebie. Jeśli ktoś przez cały dzień się do ciebie nie odzywa, a po jakimś czasie zasłania się marnymi wymówkami, to jest zwykłym pieprzonym kłamcą. Ile czasu zajmuje napisanie wiadomości? Kilka sekund? Jest tu ktoś z was, kto nie ma wolnych kilku sekund w ciągu dnia? Szybki telefon i krótka rozmowa to ma być rzecz niewykonalna? Proszę was, nie wierzcie w takie bzdury. Jeśli ktoś nie odzywa się do was tak długo, to nie dlatego, że jest bardzo, ale to bardzo zajęty. To tylko dlatego, że macie po prostu w dupie. Nie szanujecie i nie miał ochoty się odezwać. No, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o relacji wśród ludzi. Co to jest relacja? Wiele osób nie zna znaczenia słów w związku, ani nie czyta różnych znaczeń tego słowa w związku. Nie chodzi o to, żeby mieć przystojnego chłopaka, czy mieć piękną dziewczynę. Nie chodzi o szukanie idealnej osoby, bo nie ma idealnych osób na ziemi. Nie chodzi też o to, żeby szukać uczciwej osoby z wyglądem jak Barbie czy Ken, czy bogatej osoby. Mając dużo pieniędzy, nie oznacza, że ma się za dużo czystej miłości. W związku chodzi o znalezienie kogoś, kto cię szanuje, kogo obchodzi w każdym razie, jeśli go stać, kto cię rozumie, kto jest dumny z tego, że cię ma, kto docenia cię takim, taką, jakim jesteś, kto kocha cię takim, jakim jesteś, kto jest wierny tobie, kto wie, jak cię pocieszyć, kto cię wspiera lub we wszystkim, co próbujesz zrobić, kto wie, jak zachęcić ty, żebyś był najlepszy, kto zaakceptowałby najgorsze u ciebie wady, wybaczy ci i kto przejdzie przez wszystko, nie zrezygnuje z ciebie. Takich ludzi w dzisiejszych czasach bardzo rzadko się spotyka. Potrzeba samego Boga, żeby przyprowadzić ci taką osobę, tak jak zrobił to Adamowi, ale wasz związek z Bogiem będzie głównym wyznacznikiem w znalezieniu takiej osoby. Jeśli masz już taką osobę, po prostu zatrzymaj tę osobę ostrożnie z nim bądź lub z nią. Bądź szczery i zadowolony z tej osoby i nie rób niczego, co mogłoby zranić lub zawieść tej wyjątkowej osoby. Pamiętaj, związek to zobowiązanie, poświęcenie na pełny etat i musisz chcieć zapłacić. Nie ma nic stałego oprócz zmiany. Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze. Nie wychowuj swoich dzieci, aby były one bogate. Naucz się, aby były szczęśliwe. Więc kiedy dorosną, będą znać wartość rzeczy, a nie ich cenę. Największym powodem do chwały nie jest nigdy nie upaść, ale umieć podnieść się za każdym razem, kiedy upadniemy. Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk. Zaczynamy żyć, kiedy przestajemy się bać życia. Życie nie jest sprawiedliwe i być może to dobra wiadomość dla wszystkich z nas. Tragedią życia jest śmierć, ale to, czemu pozwalamy umrzeć w sobie, kiedy żyjemy, wasz czas jest ograniczony. Więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę do dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos i najważniejsze, miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją. Wielu życiowych przegranych to
to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak blisko byli sukcesu, kiedy się poddawali. Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach. Każdy myśli o zmianie świata, lecz nikt nie myśli o tym, by zmienić samego siebie. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz, one przyjdą same. Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem. Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim. Nigdy nie oddałbym życia za swoje przekonania, ponieważ mogę się mylić. Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Prawdziwe życie to najrzadsza rzecz na świecie. Większość ludzi jedyne egzystuje. Tak właśnie jest. Czuję się przez ciebie odrzucany. Niby lubicie mnie i tak dalej. Właśnie to widzę. Ha, ha, ha. Depresja zabija i jednym rozwiązaniem jest rozmowa z kimś, kto cię nie osądza. Aby okazać wsparcie, potrzebuję osób, które będą uczestniczyć w moim życiu. W ten sposób pokazują, że zawsze będą, gdy ich potrzebuję i chcę pogadać. Jestem prawie pewny, kto przy mnie będzie, i wiem, że sprawiam przykrość, ale to wynika z tego powodu, że choruję na fobię lękowo-społeczną i czasami nie panuję nad tym, choć staram się panować nad tym, ale wiem, że czasami nie ma na to usprawiedliwienia. Ale też zrozumcie mnie, że w przeszłości zostałem skrzywdzony i nie umiem zaufać ludziom. Potrzebuję czasu i wsparcia, i szacunku, i szczerości, i poświęcenia uwagi. Dzięki. Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą. Wiemy o tym, ale za każdym razem, gdy się to zdarza, jesteśmy, że tak powiem, zaskoczeni. To jedyna rzecz w naszej egzystencji, której możemy być pewni, ale często łamie nam to serce. Żegnaj, przepraszam za wszystko, co złego to nie ja. Wiem, po tym co przeczytasz, co usłyszysz, nie będziesz chciała utrzymywać kontaktu ze mną. Robienie ludziom emocjonalnego roller coastera to zwykłe kurestwo. Zabawa uczuciami drugiego człowieka jest podła i obrzydliwa. Emocjonalne huśtawki tworzą tchórze, którzy nieustannie mijają się z prawdą. Znasz takich, prawda? Jedynego dnia opowie ci o tym, jak wiele dla niego znaczysz, a za chwilę cisza i milczenie. Chwila uśmiechu, przelotne, przeplatane durnymi pretensjami o nic, czułe słowa zmieniające się w brednie i kłamstwa, uciekanie od prawdy, wymijająca odpowiedź i złudne nadzieje. Raz kocha, raz nie kocha. Raz chcecie, a raz chwilę później to nie. Każdy z nas patrzy na ten świat inaczej. Nie marnujmy czasu na tłumaczenie innym tego, jak my go widzimy. Nie traćmy sił na to, by komuś wytłumaczyć, co dla nas dobre, co nam się podoba i za czym gonimy. Ludzie, którzy szanują cię w jakiś sposób, będą przyglądać się temu, co robisz, będą cię słuchać. Może faktycznie nie wszystko zrozumieją, ale będą się starać to zrobić. Nie pozwolą marnować ci czasu na ścieranie się przed nimi, bo coś im udowodnić przeciwnie. Będą cię motywować, byś ten czas przeznaczył na to, co faktycznie będzie dla ciebie dobre. Daj sobie czas. Kiedy cię wszystko przytłacza, czujesz się zmęczony, zmęczona. Nie rezygnuj, usiądź, odpocznij, zregeneruj się i stań, by iść dalej. To, że nie masz czasem siły, nie powinno być powodem do rezygnacji. Nie jesteśmy robotami. Możemy czasem czuć się zmęczeni. Bądź dla siebie samego sprawiedliwy. Kiedy kogoś mamy, nie interesujemy się nim, nie widzimy jego i jej dobrych uczynków, ale kiedy ich już nie ma, pamiętamy wszystkie ich czyny. Doceniamy wtedy, kiedy to wszystko pozostaje tylko wspomnieniami. W momencie, w którym uczysz się usuwać ludzi,
którzy jedynie chcą czerpać z ciebie korzyści, dostajesz nowe życie. Wiem, że czasami to wymaga czasu i kosztuje na to trochę. Tęsknimy za ludźmi, którzy w naszym życiu byli. To jednak wierzę, że wkrótce sam zobaczysz, że wyszło ci to na dobre. Zrozumiesz wtedy, że nie możesz dawać siebie więcej dla ludzi, którzy tylko są po to, by coś dostawać. Fajnie jest mieć kogoś obok, ale z drugiej strony lepiej być samemu niż z kimś na siłę. Kiedy ten świat próbuje cię zmienić, nie daj się. Pozostań sobą, rób dalej to, co lubisz robić. Dawaj uśmiech innym, podawaj słabszym dłoń i nie oczekuj nic w zamian. Szerz tę piękną, które masz w sercu, po prostu bądź sobą, bo to jest piękne. Pamiętaj, że niektórych rzeczy nie da się naprawić. To samo dotyczy ludzi. Niektórzy ludzie nie chcą tego naprawiać, a inni nie są jeszcze gotowi, aby coś zmienić. Więc odpuść. W porządku jest odpuścić i pozwolić innym podejmować decyzje dotyczące ich życia. Pamiętaj, żeby pielęgnować to, co sprawia, że rośniesz i odtrącasz, to sprawia, że więdniesz. Wszystko to, co w tym życiu nas otacza, jest tymczasowe. My ludzie nie zdajemy sobie z tego sprawy do momentu, kiedy sami nie tracimy z oczu tego, co tak naprawdę kochaliśmy. Dziś wiem, że życie jest świeca, ona w końcu spłonie, a człowiek w końcu odejdzie. Cieszmy się z każdej sekundy, bo to, że dziś jesteśmy, nie oznacza, że jutro też będziemy. Umiesz liczyć, licz na siebie, innych twoje szczęście jebie. List do znajomych, co przyniesie nam życie. Nie hejtuj, tylko motywuj. Nie hejtuj, tylko wspieraj. Nie hejtuj, tylko bądź szczery, szczera. Kto nas znajdzie, pozna, pokocha, nie musi być ideałem ze snu jakiejś księżniczki, księcia. Niechaj to będzie człowiek o swoim wyglądzie, ze swoimi marzeniami. Niski, wysoki, chudszy, grubszy, to bez znaczenia. Nieważne to, co ma i ile ma. Przeszłość każdy ma za sobą, inną, czasem bardzo bolesną, czasem mniej, lecz nie potrzeba rozdrapywać tych ran, lecz iść razem przez życie, dłoń w dłoń, a w nowy życiowy start, bo liczy się człowiek, a nie to, co posiada, nie pieniądze, nie jaki samochód, nie jaki ma smartfon, nie jaki ubiór, lecz nie drogi zegarek. Lecz to, przy którym poczujemy się beztrosko, z pełnym zaufaniem, razem iść przez życie, w smutku, niepokoju, zmęczeniu, wspierać się, w radości czegoś spełnieniu, razem cieszyć się, że tak powiem. Stoję na rozdrożu, co robić, iść za głosem serca czy rozumu. Jakiego kroku dokonać, znasz to uczucie, które spycha cię w ciemną otchłań swoich złych czynów. Ja znam to zbyt dobrze. Demony, które prześladują mnie każdego dnia, bardzo chcę wyjść na jaw, więc toczę z nimi walkę. Czasem przegrywam, wiele osób uważa mnie za bardzo silnego mężczyznę, a prawda jest taka, że tkwi we mnie mały chłopiec, zagubiony chłopiec, który potrzebuje jednej rzeczy, bycia częścią twojego świata, poczucia, że będziesz zawsze i pomimo wszystko nie odejdziesz, gdy ciężko stać przy mnie. Na ogół jest słodko, pierdząco, wiesz, kocki pony, tęcza i jednorożce, ale przychodzi dzień, że nastaje ciemność, potrafisz wtedy ze mną stać. Schowasz swoją dumę do kieszeni, by móc mnie uratować przede mną samym. Jeżeli tak, to będę cię kochać najmocniej i potrafię do końca świata, a nawet o jeden dzień dłużej. Prawdziwe relacje przetrwają wszystko. Każde gradobicie, każdą burzę, każde urwisko, każde wszystko, tak po prostu na dobre i na złe. Dziękuję za to, że gdy życie po raz kolejny zaskakuje mnie nieszczęściem, czy wtedy, gdy daje mi uśmiech i radość, mogę się z tym z tobą podzielić. I zawsze znajduję u ciebie zrozumienie za to, że mimo wszystko, wszystkich zmian w moim życiu, wciąż mam twoją bezcenną dla mnie przyjaźń, że smucisz się razem ze mną, ale przede wszystkim cieszysz się moim
uśmiecham, moim uśmiechem, szczęściem i sukcesem, że sprawia, że pojawia się słońce nawet w takich chwilach, gdy mi się wydaje, że dla mnie jest za ciemno, za ciemne chmury, że znasz mnie takim, jakim jestem, naprawdę jestem i wiesz o mnie prawie wszystko. Nie oceniasz, a wręcz przeciwnie, bo ratujesz poradą, gdy potrzeba, że mogę mieć i mam do ciebie wciąż bezgraniczne zaufanie. Nie pozwól, aby sposób, w jaki inni ludzie się zachowują, wpływał negatywnie na twoje poczucie własnej wartości. Pamiętaj, że wartość człowieka nie zależy od opinii innych, ale od tego, jak sam sobie przestrzegasz i jakie wartości wyznajesz. Nie daj sobie odebrać wiary w siebie przez krytykę czy negatywne komentarze. Skoncentruj się na tym, co jest dla ciebie ważne i buduj swoje poczucie własnej wartości na solidnych fundamentach. Jesteś wyjątkowy i masz wiele do zaoferowania światu, niezależnie od opinii innych. Pamiętaj, że to ty jesteś kowalem swojego losu i masz w sobie siłę, aby osiągnąć to, czego pragniesz. Pozdrawiam cieplutko. Nieważne, kto jak wygląda, jakie człowiek ma wykształcenie, czy ma mniej, czy więcej. Ważne, jak traktuje innych, czy dobrze, czy będzie można zaufać, by kroczyć wspólnie ku przyszłości, dzieląc razem radosne chwile, wspierając się w smutne dni, czasem bezsilności i braku sił. Trzymam przy sobie tych, którzy zawsze są przy mnie w pobliżu, w pamięci i o mnie zainteresowania. Zawsze powtarzałem i będę powtarzać, że wszystko dzieje się po coś. Dzisiaj to do tego tylko dodam, że także to, co się nie dzieje, też jest po coś. Kto nie okazuje niczego wobec twojej osoby, po prostu ma cię w innej dalekiej opcji. Właściwi ludzie zawsze się odnajdą, tak zwani sobie przeznaczeni. Odnajdą drogę do siebie, by związać swoje życie w jedno. Przeszłość. Każdy ma za sobą smutną historię, która pobija solidnie serce. Siniak zmienia kolor i z czasem znika. Pozostawiony ból został usunięty tylko lepszymi wspomnieniami. To, co było złe, było. Teraz już musi nadejść tylko to, co dobre. Co złego, to nie ja. Proszę was, zapamiętajcie mnie takiego, jakiego mnie poznaliście i znacie. Żeby poznać człowieka, nie trzeba zadawać mu żadnych pytań. Ile masz lat, skąd pochodzisz, gdzie pracujesz, ani w co wierzysz. Żeby poznać człowieka, trzeba pozwolić mu opowiedzieć o sobie samemu i czekać na pokrycie tych słów. Tylko tak poznasz prawdę, inaczej poznasz tą prawdę, w którą ktoś chciał, żebyś uwierzył. Właściwi ludzie zawsze się odnajdą, tak zwani, przeznaczeni. Dobra, tak co ja mogę jeszcze powiedzieć? Moi drodzy, chciałbym wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Kochani przyjaciele, ponieważ los chciał, abym nie oglądał tego świata cudnego dłużej niż tyle, ile mam lat, a jestem młody, bo jestem rocznik 1994, pragnę pozostawić po sobie to coś, co nie pozwoli wam o mnie zapomnieć. Wszystko, czego doświadczyłem oraz co posiadam, zawdzięczam wam, kochani przyjaciele, bracia i siostry. Moją ostatnią wolą jest pragnienie, aby zostały wspólne wspomnienia. Kochani, nie posiadam wiele rzeczy, jakie mogę po sobie pozostawić. Pragnę jednak, abyście zachowali w swej pamięci mój uśmiech i radość życia. To, czego doświadczyłem przez te lata, jest niezwykłym doświadczeniem. Wiem, co to jest miłość, bo wy mi ją daliście, pokazaliście. Dziękuję wam za opiekę oraz najcenniejszy dar, jakim jest życie. To dzięki wam mogłem być, kochać, bawić się, śmiać się, smucić się. Nauczyliście mnie odróżniać dobro od zła. Pokazaliście każdą drogę, którą podążałem. Przekonałem się także,
czym jest prawdziwa przyjaźń. W moim życiu czułem się potrzebny, kochany i szczęśliwy. Jestem przepełniony wdzięcznością dla was, moi kochani. Bardzo mi przykro, że nie mogę pozostawić wam nic, co pozwoli się nam nacieszyć. Jest ona głęboka i prawdziwa. Szczęśliwi bądźcie, nawet gdy mnie nie będzie. Pozdrawiam, mówił do was Michał Niedzielski. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, na razie.